Аллилуйя. Святили, запрошаємо їх. Dzięki Bogu wszystko działa. Jesteśmy po linii elektrycznej. Prąd nas nie pokonał. Marzena, muszę to powiedzieć. Jak weszłaś, to myślałam, że weszła Tina Turner. Jezus powiedział, przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. On potem przyszedł, mówi, przyszedłem na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. Na tym świecie ludzie twierdzą, że są świadomi, że rozumieją i widzą. Bóg powiedział, głupi rzekł, że mnie nie ma. Głupi rzekł, że mnie nie ma. A ludzie twierdzą, że widzą. Przychodzi Jezus i On kładzie wielką granicę między to, co jest prawdą, a to, co jest fałszem. On sądzi. Wielu ludzi, kiedy myśli o Bogu jako o tym, który uwalnia sąd tutaj na ziemi, to myślą o tym, że Bóg daje nieszczęścia, trzęsienia ziemi, problemy, tsunami, choroby. A to nie jest żaden sąd Boży, to działanie diabła. Sąd Boży to jest coś innego tutaj na ziemi. Sąd Boży to rozdzielenie. Jezus powiedział, ja przyszedłem na sąd, aby ci, którzy widzą, oślepli, a ci, którzy nie widzą, żeby zaczęli widzieć. Za chwileczkę dochodzi do rozmowy między nim a religijnymi ludźmi. I oni mówią, czy my też jesteśmy ślepi? A Jezus mówi, jakbyście byli ślepi, to byście nie mieli problemu. Ale wy twierdzicie, że wszystko świetnie widzicie. Mówicie, że znacie Jahwę. Uważacie się za dzieci Boga. A prawdą jest to, że jesteście dziećmi diabła. Jezus przyszedł pokazać rzeczywistość taką, jaka ona jest. Człowiek jest w stanie żyć bardzo wiele lat w zakłamaniu. I człowiek się przyzwyczaja do zakłamania. I wielu wierzących się też przyzwyczaja do zakłamania. Przebudzenie to jest sąd. Dzisiaj, kiedy będziesz uwielbiał Boga, będziesz kładł granice w sobie i wokół siebie. Będziesz poszerzał się w tym, co jest prawdziwe i odrzucał to, co jest fałszywe. Jeżeli zdecydowałeś się na przebudzenie w życiu, to zdecydowałeś się na sąd. Zdecydowałeś się na to, aby rozdzielić rzeczy prawdziwe od rzeczy nieprawdziwych. I co ci powiem? Powiedz dzisiaj, Panie Boże, ja decyduję się na to, aby to rozdzielenie było ostateczne. Ja chcę, żeby to było ostateczne. Ja chcę, żeby to było doskonałe i dogłębne. Ja nie będę się bał przestrzeni, których nie znam. Ja dzisiaj jestem częścią przebudzenia. Powiedz mu to dziś. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Czcimy Ciebie, święty Jezus. Ty, który jesteś wiecznym Bogiem. Ty, który jesteś życiem. Thank you.
Oh,
ciężar w każdy dzień.
coś, co obecnie przeżywam. Jezus to rewolucjonista. Zgodziłam się z nim wiele lat temu. Przebaczył mi moje winy, przebaczył mi moje grzechy. Ale dziś doświadczam zupełnie innej przestrzeni z Bogiem. I wiem, że jest to dostępne dla każdego człowieka. Kiedy się nawróciłam, wiedziałam, że potrzebuję przebaczyć mojemu tacie. I myślałam, że jest to najgłębsza rzecz, którą mogę uczynić. Kilka miesięcy temu mój tata pochorował się na raka. Nie uzdrowiłam go. Leży dzisiaj w hospicjum. Opiekuję się nim 8 miesięcy. Z uwagi na to, że mu przebaczyłam, więc podjęłam się tego, że będę się nim opiekowała. Ale coś wam chcę powiedzieć. Przez te 8 miesięcy nawiązała się między nami więź. Z uwagi na to, że mój tata stracił wzrok, więc wielokrotnie, żeby poczuć się bezpiecznie, potrzebował, żebym się koło niego położyła. Potrzebował poczuć moje ciało, żeby czuć się bezpiecznie. Od kilku dni leży w hospicjum, ale coś ci chcę powiedzieć. Nie spodziewałam się tego, że coś takiego się może wydarzyć w moim sercu. Tęsknię za nim. Znaczy to, że go kocham. Kocham. I dla nas, dla zespołu apostolskiego, jest wejście w nowe miejsce. W realne kochanie. W realne kochanie. Wiecie, w realne kochanie. Przynieś dzisiaj Bogu te rzeczy, których się może boisz, których może się obawiasz, ale wiedz o tym, że Jezus to rewolucjonista! To rewolucjonista! Słowo Boże mówi tak, czy może dwóch razem gdzieś pójść, jeśli się nie umówią? Nie! Umów się dzisiaj z Jezusem! Umów się z Nim, powiedz tak, chcę pójść! Chcę pójść głęboko w relację z Tobą, a wskutek tego pójdę głęboko w relację z drugim człowiekiem. Rozumiecie? Zęby odpadają. Różnego rodzaju, nie wiem, religijne w ogóle zajawki. Wiecie, umiem się gdzieś przyjaśnić. Zaryzykowałam w przyjaźni. Przynieś dziś Bogu te rzeczy. Mamy moc! Mamy autorytet! Ale potrzeba nam jeszcze głębi. Przyjdź dzisiaj do Boga, powiedz, umawiam się z Tobą. Dziś jestem świadomy tego, co przynoszę Tobie. Tego, co przynoszę przed Twój tron. Potrzebuję Cię! Potrzebuję Cię! Potrzebuję, abyś głęboko przeorał moje serce! Nie nauczyli mnie kochać! Dali mi na wszystko przepis, ale mnie nie nauczyli! Przyjdź dzisiaj, zgódź się i nie uciekaj później. Nie grom diabła, bo to nie diabeł. To potem Bóg będzie działał w Twoim życiu. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie. Thank you.
Jakiś czas temu uświadomiłam sobie, że z pewną częścią liderów w kościele łączą mnie tylko i wyłącznie takie relacje odnośnie różnych akcji kościelnych. I powiedziałam, że tak nie chcę. Jeśli też tak masz, to przynieś to dzisiaj Bogu. Ja zaczynam od pokuty. Szukoromaca, doloromaca. Miłość ta, Chrystusa.
Miałam o tobie sen, że założysz szkołę biblijną w Godzie.
podejdę do niego i nie powiem, wiesz, Mateusz, jestem prorokiem. Bój się. To nie o to chodzi. Trzeba się rozbroić. Trzeba się rozbroić. Rozumiecie? Relacja nie polega na tym, że jeden przychodzi do drugiego i go wypytuje, co u ciebie. Nic. Nic. Ja zaczynam moje spotkania od tego, że ja mówię o sobie. Ja mówię o sobie. A ja mam tak. A ja mam tak. A ja mam tak. I ludzie się otwierają. A ja mam tak. A tego nie wiem. A tego nie wiem. Ale mam Jezusa. I jak będę z Nim blisko, to za chwilę będę miała odpowiedź. To za chwilę będę wiedziała. Bo znam Jezusa. Rozumiecie? Musimy chcieć się rozbroić. Chcieć się rozbroić, powiedz Jezu, chcę się rozbroić, chcę się rozebrać. Chcę się rozebrać. Nikt ci tej zbroi nie zabierze. Nikt ci tego nie zabierze, bo nieodwołalne są dary i powołania Boże. Nikt ci tego nie zabierze. Kiedy do Marzeny dzwonią, ona mi nie śpiewa przez telefon. Ja też jej nie śpiewam przez telefon. Rozmawiamy najczęściej o życiu. O życiu. O życiu rozmawiamy, a takie jest życie. Piszemy dalej dzieje apostolskie, dalej piszemy Biblię. W naszych rozmowach piszemy dalej Biblię. Rozumiecie? Ona mi nie śpiewa i ja jej nie śpiewam. Życie to jest życie. Pamiętacie, jak kiedyś powiedziałam, że diabeł na wszystkich uszył buty. Bardzo dużo ludzi w Polsce brało się za przebudzenie, ale udało się diabłu wykoleić ludzi. Udało się ich wykoleić. Ale nas nie wykolei, ale nas nie wykolei. Powiedz Boże, decyduję się na całkowite rozdzielenie we mnie tego, co jest nie Twoje. Ja chcę, ja nie będę potem podnosił rąk i chronił diabła, ponieważ ja wiem, z kim ja się dzisiaj umówiłem. Umówiłem się dzisiaj z Jezusem. Umówiłem się z Jezusem na dziesiątą. Umówiłem się z Jezusem na dziesiątą. Rozumiecie? I wiem, o czym mówię, wiem, czego pragnę. Dziś na rozpływam się w niej miłości tej. To miłość ta.
Zapisała mnie do świętych ciąg. Dzisiaj rozpływam się w niej. Być blisko drugiego człowieka.
Yeah.
Bożemu Tena. To posileni ludzie. To posileni ludzie. Ludzie, którzy rozumieją, żeby aby iść i nieść dalej ogień, muszą być posileni. Muszą być blisko. Muszą siedzieć przy stole. Muszą tego pragnąć. Muszą jeść garściami spod Twojego tronu, z Twojego stołu. Ojcze, uwielbiam Ciebie. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci za świeży powiew. Za świeży powiew. Za Twój stół, który jest zastawiony obficie. Za Twój kielich, z którego się przelewa dzisiaj. Wczoraj się nie liczy. Wczorajszy kielich nie ma znaczenia. Dzisiaj. Dzisiaj kielich jest pełny. Dzisiaj stół jest zastawiony. Dzisiaj. 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 Jedźcie i pijcie. Jedźcie i pijcie z Niego wszyscy. Jedźcie i pijcie z Niego wszyscy. Wy, którzy chcecie iść dalej. Którzy chcecie iść dalej. Którzy chcecie być moimi świadkami. Którzy chcecie kłaść swoje życie. Jedźcie i pijcie. Z tego stołu. Z tego stołu. Z tego zastawionego stołu. Dzisiaj. 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 Bo rozsądku kolor masata kalarasa. Ojcze, dziękuję Ci. Że my jesteśmy ludźmi przebudzenia. Ludźmi, dla których najwyższą wartość ma Twoje słowo dzisiaj. Twoje słowo dzisiaj. I Ojcze, ja odcinam nas. Odcinam. Od jakiejkolwiek formy. Od przyzwyczajenia. Do jakiejkolwiek formy. Ja to odcinam. Ja to wyrzucam ze zboru. Przez moc imienia Jezus. Wszelkie przyzwyczajenia. Wszelkie naleciałości. Oczekiwanie starego. Wywalamy to z kościoła. Wywalamy to z zespołu. Ojcze, my ogłaszamy, że my nigdy nie będziemy budować własnej religii. Ojcze, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, rozsądek do kalara masa. Przeklinamy wszelkie duchy religijne. Wszelkie duchy religijne. Ojcze, w imieniu Jezusa, rozsądek do kalara mate. Ja dziękuję Ci, że przebudzony się człowiek to ten, który daje, który jest posilony i który daje oraz ta kalara za, który kłania swoje życie, który świadczy swoim życiem.
chrześcijaństwo. Dziękuję Ci za Chrystusowców. Za Chrystusowców. Dziękuję Ci, że powołałeś nas po to, abyśmy byli Chrystusami. Ojcze, uwielbiam Ciebie. Dziękuję Ci za zjednoczenie z Tobą. Za zjednoczenie z Tobą. Ojcze, ja modlę się o realność. 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 Świadomość zjednoczenia z Tobą. Świadomość zasiadania dzisiaj.
Oh.
Przez
Aleluja. Słowo Boże mówi, mądrość zbudowała swój dom, postawiła 7 swoich słupów, zabiła swoje bydło, zmieszała wino, zastawiła swój stół, wysłała swoje służebnice. To mieszanie wina. Będziesz od dzisiaj lepszy. Dlatego, że mądrość będzie o wiele bardziej przez Ciebie doświadczała. Wierzę w udzielenie. Wierzę w zmieszanie wina. Wierzę w to. Jako ludzie przebudzenia musicie sięgać po jeszcze większą doskonałość. Jesteś bogaty. A dziś stałeś się bogatszy. Bo kto ma, temu będzie dodane. Kto ma, temu będzie dodane. Aby mieć więcej, trzeba mieć. Ty już masz i zawsze po więcej. Zawsze i po więcej. Bo to mądrość. Tak działa rzeczywistość duchowa. Doskonałość.
Oh.
Thank you.
światło, za wszystko na głowie. Uwielbiają Ciebie, dziękuję Ci za wszystko, co się siłą i siłą. Liczę od nas od siebie, będziemy pielęgnować każdy minut. Thank you.
Człowiek śmie pozwolić Świętemu Duchowi działać